zastosuję sobie właśnie tutaj dwa cienie. Jeden sobie zastosujemy ten, czekajcie, bo chyba wsadziłam nie tu, gdzie trzeba pędzelki. No oczywiście, że tak. Nieważne. Zastosujemy sobie na całą powiekę ten tutaj, chociaż to jest, widzę, tak, więc muszę wklepać. Już widzę brokat u siebie na twarzy. Widzicie? A co dopiero, jak ja go bym dała na oczy. Zastosujemy sobie ten, to jest taki kremowy, bardzo kremowy, jasny, jest taki chyba bazowy, coś na zasadzie korektora, można nawet powiedzieć, że do wyrównania po prostu koloru na oku, żeby nie prześwitywały żadne żyłki, bla, 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 jakieś sine miejsca. Ja zaraz będę spadać do pracy, więc tak jak mówię, nie będę się rozgadywać. Chciałam tak po prostu do Was pogadać troszeczkę. Przede wszystkim to chciałam Wam właśnie podziękować za te kurcze zaufanie, za te wiadomości. Teraz użyję sobie na całą powiekę ten Himalayan Orange. Dokładnie, to jest ten tutaj u góry. No i sobie pojadę po całym. Nie wiem, czy to będzie też dobre, bo tak jak mówię, no ja idę do pracy, a jednak mam niebieski mundurek w pracy, więc jakiś tam pomarańcz czy coś, pomieszam go z brązem. Give me mocha, tak się nazywa ten cień. Powinno być lepiej. Polecam Wam na pewno przejść się, słuchajcie, do... Polecam Wam się przejść do New Looka, bo bardzo, bardzo ładne są ciuszki. Bardzo, bardzo fajne. Właśnie dzisiaj też napisałam Karolci mojej, żeby się właśnie też przeszła, bo może coś znajdzie na poprawę sobie nastroju. A wiadomo, że nic nam tak nie poprawia jak nastroju, jak zakupy. No niestety, może i to słabe, może i to jakieś mało ambitne i może dla niektórych prymitywne. No ale taka prawda jest. Ja na przykład lubię. Ja bardzo się rozluźniam, mi bardzo się nastrój poprawia, jak sobie coś sprawimy. Wiadomo, że to jest takie chwilowe i nie ukrywajmy, że żadnego problemu sobie prezentem nie rozwiążemy, ale tak jak mówię, nastrój potrafi nam się poprawić na, nie wiem, na resztę dnia. Ja przynajmniej tak mam. Także ja Wam na pewno to polecam. Szkoda, że nie ma tu właśnie takiego koloru cienia, ale pudrowego, bo nie ma. Tu jest, zobaczcie, jasniutki, a to jest taki pure nude, niby pisze, a to jest taki różowy, blady różowy. Więc nie do końca on jest dobry, no ale damy go sobie tutaj w kącik. Widać, że to jest lekki róż, niestety. Więc nie daję go dużo, dam go sobie tylko tu troszeczkę jeszcze pod łuk brwiowy. O, troszeczkę nam tutaj rozjaśni. I ja myślę, że nie będę już więcej ładować, dlatego że, tak jak mówię, ja idę do pracy, więc nie potrzebuję mocnego makijażu. Ok, dzisiaj jestem do 22. Wczoraj zostałam godzinkę dłużej, żeby nadrobić niedzielę, gdyż w niedzielę, słuchajcie, zaniemogłam po sobocie i się strułam i nie poszłam do pracy. Tak. Zadzwoniłam, że nie jestem w stanie przyjść, po prostu przesiedziałam cały dzień, miałam wyjęty z kalendarza, przesiedziałam w toalecie, no, a raczej przy toalecie, no masakra była, jednym słowem, także przesadziłam, no i musiałam swoje odchorować. Jeszcze mam tego chocolate martini, troszeczkę tutaj w zewnętrzny kącik oka, czyli delikatniutko przyciemnię, że tak powiem. No i dobra, i mi się wydaje, że to powinno wystarczyć, dlatego że idę do pracy. Podkręcę jeszcze, tylko to podkręcę, podkreślę jeszcze sobie. Paletka jest bardzo fajna, czyli Wam polecę, wiadomo, że są jakieś tam tańsze jeszcze niż ta, albo może lepiej dać tam troszeczkę więcej, jeżeli lubicie tak się nie bawić, że tak powiem, bo tutaj trzeba trochę się namachać pędzelkiem, żeby faktycznie coś tam ładnie zbudować i ładnie coś tam dopracować, ale wydaje mi się, że takie o nam oko wystarczy. Przynajmniej na moje potrzeby. Rozświetlenie dałam, ciągle mi go mało, więc może troszeczkę dodam jeszcze ociupinkę. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Dodam ociupinkę jeszcze Fenty. Bardzo, bardzo go lubię, więc go dodam. Będę miała taki fajny błysk, więc zmalo i Fenty to jest najfajniejsze połączenie. Dam go mało kupidyna, ale tylko troszeczkę, bo tutaj już jest brokacik, więc tutaj już nie ma co przeginać. Starczy. To jest dokładnie to. Fenty Beauty. To jest Diamond Bomb, czyli bomba diamentowa. No i zostaje nam tylko oko. A oczywiście szybciutko przechodzę do brwi. Używamy Cabral. Standardowo maczam pędzelek.
Najpierw sobie zarysuję. Przejeżdżam do końca. Zobaczcie, jak wygląda, jak daję samą tylko końcówkę, a jeszcze nie przód. No, trzeba to tutaj zespójnić ze sobą, że tak powiem. Ale dobrze, dam troszeczkę mniej na przód, a więcej na tył. O, w ten sposób. Fajnie mi się to w ogóle, muszę wam powiedzieć, widzę, że fajnie to się zgrało z tą bluzką. A bluzkę zakupiłam do tych spodenek, spódniczko spodenek z Zary. Tych skórkowych, bo wiem, że to będzie fajnie wyglądać. Ja nie przepadam za motywami zwierzęcymi, typu zebry, pantery i tak dalej. Ale akurat ta bluzka po prostu mi się spodobała. Uważam, że będzie fajnie wyglądać w przyblond włosach. I właśnie do skórkowych takich dołów. Typu krótkie spodenki, typu spódniczka, typu, nie wiem, długa spódnica, leginsy skórkowe. Myślę, że tak, do takiego skórkowego dołu będzie bardzo, bardzo fajnie. I zarówno i dla blondynki, jak i dla szatynki. Teraz jeżeli chodzi o tusz, no, jeżeli chodzi o tusz, to może, a wróćmy do Bad Girl Bank. Ja bardzo uwielbiam tą szczoteczkę, tylko nie lubię ilości produktu, jak jest za dużo. I wydaje mi się, że chyba wezmę sobie jeszcze raz te lusterko, gdyż jestem tutaj za daleko. Wkurza mnie ten włos. Chyba muszę sobie go uklepać. O! Pokażę wam zaraz właśnie efekt. Lubię ten tusz, polecam wam go bardzo gorąco. Wydaje mi się, że powinien się spisać u każdej z was. Powinnyście go lubić, dlatego że czy oczekujecie podkręcenia, czy wydłużenia, czy pogrubienia, to wydaje mi się, że poza podkręceniem to chyba jest tu wszystko. Czyli i pogrubi, i wydłuży. Ładnie rozczesuje. Naprawdę bardzo, bardzo fajny, ciekawy tusz. No i tak jak mówię, zawsze, zawsze lepiej wydać tą za miniaturkę, tą cenę, wiecie, miniaturkową. Cenę miniaturkową. Wiecie, co mam na myśli? Czyli kupić sobie miniaturkę, a nie pełnowymiarowe. Gdzieś mam brokat wokół i to czuję. Albo włosek. Coś tam mam, ale zobaczcie, jaki ładny efekt. Zaraz jak wezmę kamerkę do ręki, to wam pokażę. Dobra, teraz druga strona. No i ja się za chwilkę zbieram. Nie wiem teraz, która jest godzina. Za chwilę muszę przerwać, żeby sprawdzić zegarek. Bo tu w pokoju zegarka nie mam. Dużo rzeczy mi się też podobało, słuchajcie, w Zarze, ale ceny mnie się nie podobają. Niektóre ceny są po prostu, nie wiem tak naprawdę, no chyba tylko za, płacicie za markę, za sklep, za nazwę, że Zara i że to takie trochę, no jednak jest, wiecie, popularne i znane i tak dalej. Ale ogólnie te rzeczy według mnie nie różnią się niczym od tych z HM-u czy od tych z New Looka. Ja wiem, już się przyzwyczaiłam też, jak oglądam gdzieś tam no, zakupy innych dziewczyn na Instagramach czy na YouTubie i właśnie jest ten temat taki w Zarze kupiłam, z Zary to jest. Ja nie widzę potrzeby podkręcania, słuchajcie, tego podkreślania tego, że słowa, że to z Zary, bo tak samo nam się będzie nosić, tak samo się będzie prać. Jeżeli ktoś ma 1000 rzeczy w szafie, to siłą rzeczy mówienie, że mam to 3 lata i to noszę i nic się z tym nie dzieje, no bo nie nosisz tego dzień w dzień, bo masz tyle ciuchów, że po prostu nosisz to sporadycznie. Przypominasz gdzieś tam sobie o tej rzeczy. No taka jest prawda, nie oszukujmy się. Widzimy zresztą czy zdjęcia, czy nagrywania i widzimy, ile razy ta osoba założyła daną rzecz. Więc się nie oszukujmy. Wiem, że dalej mam na ustach, ale to już jest moja słabość. Uwielbiam, uwielbiam, kocham ten produkt, po prostu będę do niego wracać cały czas już. Mogłam sobie kupić tak naprawdę zapas, ale będę jeszcze w weekend, więc zobaczę, czy będzie ta promocja, bo było minus 20 albo 22%. No i tak by wyglądał mój makijaż do pracy. Nic więcej już nie robię, teraz wam pokazuję tutaj, o, przy tym świetle. Nie wiem, tutaj się będę patrzeć, do góry. Czuję, że dotknęłam, słuchajcie, aż sobie tutaj ten oka u góry. No, wydaje mi się, że
Wydaje mi się, że wygląda to pięknie, no, także rozświetlenie też jest bardzo delikatne, subtelne. Podkład to nie muszę mówić, bo podkład uwielbiam. Wiecie, że ja nie używam pudru, nie nadużywam pudru, nie przypodrowuję buźki ani noska, nic z tych rzeczy, więc to by było na tyle. Chciałam się tylko odezwać tak na chwilkę. Bluzka bardzo fajna, ja Wam polecam, bardzo fajny materiał. Ja muszę odciąć sobie metkę, o właśnie, odcinam metkę, bo mnie denerwuje, jest za długa. I co to jest? Ósemkę ja mam, także bierzcie na pewno mniejsze, zaniżajcie sobie te rozmiary. Ósemka, ale chcę Wam przeczytać materiał. Czekajcie, materiał, bo jest bardzo przyjemny ten materiał. Cokolwiek to jest, gdzie tu jest ten materiał opisany? 95% poliester, 5% elastyna. Nie wiem o co chodzi, bluzka 2. Nie wiem o co chodzi, ale bluzka 2, bo bluzka 1 i bluzka 2, 100% poliester. Cokolwiek to znaczy, ale ja Wam gorąco polecam, bo jest bardzo fajna, milusińska, mięciutka, taka naprawdę myślę, że do bardzo wielu stylizacji i wydaje mi się, że taka też trochę romantyczna, bardzo ładnie będzie wyglądać. Słuchajcie, zobaczcie, no rozpuszczone włosy, do blond włosów, tylko fajnie jakoś jeszcze oczywiście wyprostować, wymodelować te włosy i będzie naprawdę super. No, jeszcze z Wami żegnam, mam nadzieję, że nawet takie chwilowe jakieś pogadanki też Wam się mimo wszystko spodobają, do sprzątania, do gotowania, do czegokolwiek, czy tam do jazdy autem. W różnych okolicznościach mnie oglądacie i czasami słuchacie, a nie oglądacie. Jest naprawdę fantastyczne. Mi nie zależy, żeby ktoś na mnie się przyglądał, jak ja wyglądam i się dopatrywał jakichś rzeczy, ale właśnie chodzi o to gadanie. Tak jakbyście sobie miały włączyć radio. No, jeżeli chodzi o zapach na dziś, to już dziś się psiknęłam wychodząc do concealu tym, więc zostajemy przy nim. Czyli Lancôme. Sprawdzę sobie dzisiaj, jak się spisze po całym dniu. Lancôme i to jest ten Idol. Mam jeszcze następne w zapasie, które będę chciała sobie sprawić, ale to jeszcze spokojnie. Wszystko przed mła. No i to by było na tyle. Tak będę wyglądać. Zobaczcie, jakie światło teraz jak gaszę. Widzicie, jaka jest różnica? Daję jednak to światełko, coś wsadziłam wczoraj, właśnie świeże baterie. O. No jest fajnie. Ja mogłam jeszcze dwa takie. Jak jeszcze gdzieś znajdę, to będę miała dwa i sobie tak zrobię tu naokoło jeszcze lustra. No, będzie jeszcze fajniejsze światło, a mi tutaj nie przeszkadza, jak sobie zrobię te jeszcze dwa. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco, życzę Wam przemiłego dzionka, przemiłego weekendu, chociaż już prawie można powiedzieć, że się kończy, bo dzisiaj piątek. No jeszcze sobota i niedziela, no ja pracuję, więc ja go ich nie mam. Nie wiem, co to weekend, ale za to 30 sobie załatwiam. No i mam nadzieję, że z Karolcią byśmy się wyrwały właśnie na festiwal. Bardzo bym chciała. Trzymajcie się, do usłyszenia. Buziaki. Baju!